Witaj na moim kanale Robert 100 Natural Bodybuilding. 37 odcinek, raport z ważenia, wtorek, 23 lutego 2021. Witam serdecznie Was na moim kanale. Cześć Dany Bianko. Dzisiaj raport z ważenia, tak po kolei, więc to jest raport z wtorku 23 lutego. Mamy tutaj parę wskaźników do zameldowania, że tak powiem. Co tutaj mamy? Waga poszła do góry. Waga jest ile dokładnie? Waga wynosi... Momencik. A więc tu mamy profil 1. 168 cm wzrostu, 48 mam lat, 78,6, czyli waga poszła znowu do góry, czyli to jest dobra wiadomość. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj mięśnie 39,2, to jest też dobra wiadomość, bo nie spadły. Tłuszcz pomiędzy organami wewnętrznymi 14. Na co jeszcze zwracam uwagę? Na razie nie zwracam uwagę na wodę, ale też tutaj można wodę zobaczyć. Jaki jest procent wody w organizmie? Wody jest 21,4. Tak woda się zawsze mniej więcej waha. Wiadomo, że jak waga i mięśnie idą do góry, to woda też musi iść. Brzuch nie poszedł do góry, czyli jest dobrze. Mamy tutaj Body Mass Index. Również, jak się przyjrzycie, to w lewym dolnym rogu to jest stosunek wagi do wzrostu. W moim przypadku, jeżeli mam wzrostu 168 cm, powinienem ważyć około 68 kg. To chyba tak mniej więcej wygląda. Ponieważ się ćwiczy, wygląda to inaczej. Ja ważyłem, jak jestem w cienkiej formie, to 72 kg ważę, czyli mam gdzieś około 4 kg wagi mięśni. Jak się rozbujam, to zazwyczaj mam 75, a teraz mam 78,6, czyli mięśni mam gdzieś około 8, tu jest 8, 6, 10 kg. Dobrze mówię? 168. 2. Tak. 8,6 kg mięśni. Czyli jest dobrze. Idzie po prostu do przodu. Chodzi o to, żeby dobić do przynajmniej 80 kg. To wtedy tych mięśni będzie około 12 kg. Więc w takim stosunku można już coś zwojować. Także to jest cel 80 kg. No dużo nie brakuje. W sumie jak jest 86, no to 1,4, tak dobrze mówię? Wtedy będzie 80. Także dużo nie brakuje. Trzeba dalej robić tą masę. Mamy tu też BMR. Posłużę się tutaj ściągą. To jest Basal Metabolic Rate. Chodzi tutaj o spalanie, ile potrzebuje kalorii. Tutaj oczywiście jest inaczej, jak się ćwiczy. Potrzebujemy więcej kalorii spożywać niż spalamy, wtedy waga pójdzie do góry. Także podczas ćwiczenia, jeżeli chcemy zbudować masę mięśniową, musimy więcej dostarczyć kalorii niż potrzebujemy, bo jak dostarczymy mniej kalorii, to zaczniemy po prostu chudnąć. No i oczywiście wiadomo, że trzeba dostarczyć na 2 gramy na kilogram ciała białka. Czyli to jest w sumie bitwa. Trening jest, do treningu zaliczam również jedzenie. Jedzenie jest częścią treningu. Co prawda nie podnoszę żadnych ciężarów, ale też trzeba się namęczyć, żeby taką ilość jedzenia zjeść. I jeszcze do tego trzeba wyliczyć mniej więcej to białko, dostarczyć odpowiednią ilość kalorii, bo inaczej z tego nic nie będzie. Także
Także to by było na wszystko, na dzisiaj wszystko. Tak, 4 do 90, czyli kilogram 400 gram i będzie 80 kg, czyli bardzo, bardzo dobrze. Także to było tyle na ten raport. Za tydzień będzie następny raport. Oczywiście muszę się ważyć codziennie, żeby przypadkiem obserwować, żeby waga nie uciekła. I to na tyle. Także śledźcie mnie na Instagramie albo na moim kanale YouTube Robert 100 Natural Bodybuilding. Jeżeli Was to interesuje, subskrybujcie. Czołem, do następnego.